trafiamy do województwa kujawsko-pomorskiego, a konkretnie do Łabiszyna wsi. To właśnie tu swoją zieloną oazę stworzyła rodzina z Dziarskich, Joanna, Piotr oraz ich dzieci. Zastajemy ich w malowniczych okolicznościach przyrody, choć przy pracy, która dla nich jest także stylem życia. Historia gospodarstwa sięga czasów przedwojennych, kiedy to miało 7 hektarów. Dziś rozrosło się do 150 hektarów i posiada certyfikat ekologiczny. Na łąkach wypasa się bydło mięsne. Zwierzęta hodowane są w warunkach zgodnych z wytycznymi rolnictwa ekologicznego. Mają odpowiednią przestrzeń i oświetlenie. Poza łąkami są również grunty orne i użytki zielone w postaci lucern oraz traw. Uprawiane są tu zboża o zimę i jarę oraz mieszanki strączkowo-zbożowe. Uprawa w całości przeznaczona jest dla zwierząt. W gospodarstwie stosowany jest płodozmian w taki sposób, by te same rośliny były uprawiane po sobie minimum co 5 lat. Asiu, powiedz nam szczerze, to miłość przywiodła Cię na wieś. Tak, miłość mnie przywiozła na wieś, bo ja pochodzę z miasta, także jestem mieszczuchem mieszkającym na wsi. Ale w pewnym sensie też rolnictwo połączyło Ciebie i męża. Tak, z wykształcenia jestem po ochronie środowiska, pracowałam w zawodzie, także mój mąż mnie poznał i tak mnie sprowadził. W ośrodku doradztwa rolniczego. Tak, w ośrodku doradztwa rolniczego. Przy okazji realizowania projektu tak poznałam mego męża. No i rolnictwo naznaczyło twoje życie. Rolnictwo, tak. Bardzo naznaczyło i tak zostałam, utkwiłam w tej wiejskiej dolinie na zawsze. W Dolinie Szczęścia, Zielonej Dolinie Szczęścia. Tak, Zielonej Dolinie Szczęścia. Słyszę cudowne muczenie. Mógłbyś żyć bez tego muczenia w tle? No, to już po 20 latach takiej hodowli, obcowaniu właśnie ze zwierzętami, w pół takiej naturze, w przyrodzie tutaj nas otaczającej, już chyba bym sobie nie poradził nawet, mimo wszystko, że są tego konsekwencje, czyli kompletny brak czasu na inne tam zajęcia typu wyjazdy dłuższe, bo jednak trzeba tutaj hodowlą się zawsze zająć, zawsze dojrzeć, nawet jak są na pastwisku, czy coś złego się nie dzieje. No i reszta oczywiście stada też trzeba nakarmić, bo nie wszystkie krowy mamy na pastwisku, też są w budynkach i nimi musimy się codziennie też bardziej zajmować. Także jest to taka, można powiedzieć, troszkę misja życiowa, ale podejmujemy jej, no bo to jakże przyjemny widok popatrzeć na takie właśnie tutaj stado biegające. Szczególnie, i szczęśliwe. Że teraz są maluchy. Tak, że są maluchy, dokładnie. Z hodowlą ekologiczną to troszkę taka jest sytuacja, że się podpatruje tą przyrodę, naturę, bo ona jednak przez tysiące, a nawet miliony lat wypracowała najlepsze metody hodowli i dlatego właśnie mamy wycielenia teraz wiosenne, takie wiosenno-letnie, które są najbardziej optymalne. Tak samo w przyrodzie się wszystko, wiadomo, na wiosnę budzi. W gospodarstwie funkcjonuje pierwsza ekologiczna masarnia w Polsce. Wędliny i mięso przygotowywane są bez chemicznych dodatków, w zgodzie z ekologicznymi metodami produkcji i hodowli. Dostępne są w wielu sklepach na terenie Polski, a także w firmowym sklepie masarni. Zawsze wiedziałeś, że zostaniesz rolnikiem, twój tata jest rolnikiem. Tak, tak. Moi przodkowie, tak powiem już dalej, bo tutaj jesteśmy na tych ziemiach od mojego pradziadka, później dziadek rządził, można powiedzieć, i z ojcem teraz wspólnie prowadzimy gospodarstwo. Także od zawsze wiedziałem, że tym rolnikiem będę, od małego się pasjonowałem rolnictwem i szczerze mówiąc nawet tam przez myśl mi nie przeszło, żeby się zajmować w życiu czymś innym. Zresztą tak jak moje dzieci obecnie, to też widzę, że tak no gardną się ku temu rolnictwu, także no to cieszy trochę serce, że następcy rosną i że będzie kontynuowana ta nasza tutaj tradycja rolnicza. A jeśli chodzi o rolnictwo ekologiczne, no to się tak troszkę wzięło z praktyk, które w szkole odbywałem właśnie w gospodarstwie ekologicznym, trochę tutaj w masarni, bo rodzice tutaj prowadzą masarnię, która jest ekologiczna i też żeśmy tam robili właśnie, przyszedł taki moment, że trzeba było decyzję podjąć,
podjąć, czy tą masarnię zamykać, bo konkurencja wiadomo na rynku jest przeogromna, ale można było właśnie trafić w tą niszę ekologiczną i tak trochę od masarni ekologicznej się zaczęło nasza przygoda właśnie z ekologią w rolnictwie, w gospodarstwie, jak i w podpatrywaniu innych rolników, no i tych moich, co tak powiedziałem, praktyk jeszcze tam z technikum rolniczego. Od paru lat jest boom ekologiczny w naszym kraju. Zauważamy, że no, zbyt w ostatnich latach się naprawdę poprawił. Jest ta grupa ludzi, którzy kupują właśnie produkty ekologiczne. Można powiedzieć, że ze swoją rodziną stworzyliście tutaj taką zieloną oazę. Wyobrażasz sobie teraz życie bez tego slow life? Czy takie slow, to nie wiem, bo tak się mówi teraz, wieś spokojna. Wieś spokojna to była kiedyś, teraz to jest wiadomo praca, tak jak tutaj teraz jest okres wakacyjny, się zaczyna. Wszyscy będą jeździć na wakacje nad morze, a my tu będziemy pracować, zbierać sianokosy, żniwa prowadzić, także tutaj nie ma i codziennie zwierzęta oczywiście trzeba karmić. Także tak czasami prześmiewnie mówię, że teściową właśnie mam w mieście dużym i ja zawsze mówię, że ja do teściowej jadę właśnie odpocząć, żeby tak pożyć spokojniej w mieście, posiedzieć sobie, bo tutaj na wsi to zawsze jest jakaś praca. Cokolwiek by się tam nie działo, to nawet jak nie ma pracy, to i tak człowiek sobie tą pracę wymyśli. No takie jest życie takiego rolnika, hodowcy zwierząt, także zawsze jak nie tutaj, to tutaj, jak nie na polu, to w hodowli, no ta praca jest. Nie? Oczywiście z drugiej strony ja też mówię, że można powiedzieć, to nie jest praca, tylko to są aktywne w czasy na wsi, tak mówię ładnie, żeby sobie usprawiedliwić, także niektórzy płacą, żeby w agroturystycznym gospodarstwie sobie spędzić miło czas, a my to mamy to za darmo. Jeszcze coś z tego pieniążków jest, no bo wiadomo, gospodarstwo musi dochody też przynosić, żeby to się rozwijało i działało. Ja wiem, nie jest łatwo, jest tak. Dużo pracy, ale przyznaj się, kochasz to. No oczywiście, oczywiście. To jest pasja, miłość, także inaczej tutaj sobie życia, inaczej nie wyobrażam, jak tutaj właśnie w obcowaniu i z przyrodą, i ze zwierzętami. I bardzo się człowiek cieszy, jak to wszystko tam też wychodzi, choć nie zawsze było łatwo. Opuszczamy gospodarstwo rodziny Zdziarskich.